Witam. Dawno nie było filmów na kanale z braku czasu, ale jakiś film na końcówkę tego roku trzeba nagrać. Zbiory zakończyłem w połowie października w tym roku. To był udany rok był. Bardzo dobrze się spisały tutaj te pomidory z makro, bardzo owocne. W połowie października, dzisiaj mamy ostatni dzień października, 31. W połowie października zebrałem ponad 5 kg zielonych pomidorów jeszcze. Ziemia została przekopana, został dany nawóz pod kur i zawapnowana gleba. I po nowym roku posadzimy jeszcze gorczycę. Tutaj tak samo nawóz był dany z obornika spod kur i wapno. Tutaj była gorczyca. Gorczyca i wapno. Tutaj nawóz. Bardzo dobrze się spisał ten tak zwany mój baldachim. Trochę wody jeszcze jest, trzeba będzie dach zrobić z tworzywa prawdopodobnie. Bardzo się spisał, parę roślin złapało zarazę, ale prawdopodobnie byłem ostatnim, który zbierał pomidory. Sąsiad we wrześniu już wywoził obok tam działki, we wrześniu już wywoził na kompost wszystko, bo mu wpadła zaraza do tunelu. Ja byłem prawdopodobnie ostatnim tutaj na działkach, na ogrodzie, który po prostu miał zbiór pomidorów. Marchew bardzo licha, buraków w ogóle, jak i na jednym, jak i na drugim stanowisku. Także bardzo nie było co nagrywać, jedynie za to pomidory mi się udało w tym roku i trochę ogórków. Trzeba będzie trochę pozmianować. No i tam trzeba będzie dać trochę więcej tego obornika i wapna po prostu. Biję się też z myślą, żeby wziąć glebę do analizy, czego brakuje, bo buraki bardzo słabe, marchew w tym roku też bardzo słaba. Drugi rok, jak sadziłem pietruszkę, nic nie wzeszło. Może nasiona kiepskie, może nasiona trzeba by inne. Trzeba będzie przez zimę przemyśleć temat. Parę nagrań wam puszczę z kamery. Z tej fotopułapki dużo kotów się nagrało. Jest listem jakiś był też, trochę ptaków. Liście nie będę grabił, zostawiam. Tutaj też jakaś wojna była. Dwa pojemniki z kociem karmą rozsypane. Kompost. Cały pojemnik już jest. Trochę wybierałem, tylko że jest taki problem, że ten kompost jest taki zbity. Trzeba go po prostu rozbijać. Muszę z racji tej, że mam tam jakąś tam rękę, złotą rękę, jak to się mówi. Wino nastawione, dwa balony po 5 litrów nastawione z winogroną. Muszę zbudować po prostu jakąś taką maszynę do rozdrabniania tego kompostu. To chciałbym, to już jest bodajże trzeci rok chyba. Trzeci rok ja mam ten kompost i tak połowa już się nadaje, po prostu już jest dobrze przekompostowana i chciałbym po prostu zużyć, a jak mówię, on jest bardzo zbrylony i po prostu muszę zbudować jakąś taką maszynę do rozdrabniania zasilaną silnikiem albo z kosiarki, albo z piły motorowej. Może jakieś, jak podejmę się budowy, to jakieś krótkie urywki mam, wrzucę tutaj na kanał. Taka cebula z dymkiem mi urosła. Także nie ma się bardzo czym chwalić. Co jeszcze? Stanowisko takie kotą tam zbudowałem, żeby odsłonić trochę od śniegu, to trzeba by przykryć, ale coś, jakiś lisp chyba, ponieważ na nagraniu właśnie z fotopułapki widziałem
że list się przewija, chyba list rozrzuca te miski. I tyle, w tym roku papryki jalapeno, trochę było habanero, jak dla mnie mówię, za mocna jest, posadziłem chyba, miałem trzy krzaczki habanero, tak zastanowczo za duże, jak dla mnie, rozdałem znajomym, ponieważ no, dla mnie za ostro. Jak co roku wszystkie pomidory, które uprawiałem czy w tunelu, czy tam pod tym zadaszeniem, pod tym baldachimem, wszystko mamy spisane, co było tak, co nie było tak, czy sadzimy po prostu w nowym sezonie. Także to przepisuję do mojego zeszytu, w którym już się wam kiedyś chwaliłem. I przez zimę typujemy odmiany na następny sezon, a może się trafią nowe, ponieważ przez zimę będę zrobił zakupy w Maka, może się trafią jakieś nowe odmiany, także na pewno was poinformuję o tym. Tam w rogu mamy czosnek jakiś, który był sadzony w tamtym roku. Planuję jeszcze w tym roku zrobić tu taki mały, tutaj albo pod tamtym baldachimem, mały taki, przygotować małe miejsce i harnasia, czosnek kupić. Parę sadzeniaków, ząbków na Allegro się pojawiły. I po prostu czosnku nasadzić. No i to by było tyle. Trzeba by analizę zrobić i gleby. Także mamy 31 października, jutro 1 listopad. Wszystkich świętych, wszystkim świętym. Oby im było lepiej. I tak wszyscy się tam niedługo spotkamy. Także na razie. Fajnie, żeby zawsze zamykać. Brońmy z tego dobytku, jak się stało na działkowców, to jest nasz ogród. My pracujemy na nasze plony i żeby po prostu obce osoby nam nie niszczyły tego, na czym po prostu pracujemy, nad czym się opiekujemy, czym się staramy się, żeby urosło nam jak najwięcej, jak najlepiej, jak najzdrowsze, bez tej chemii, bez tego wszystkiego pięknego, co jest w tych wielkopolśniowych sklepach, to tak ładnie, cudnie wygląda, jest takie duże. Mamy swoje ekologiczne, także dbajmy o to, zamykajmy zawsze bramę, furtkę, żeby utrudnić osobom postronnym po prostu wdarcie na teren, na nasz po prostu teren, na którym mamy swoje po prostu uprawy, tak, żeby zapobiec zniszczeniu. Działki się grodzą, nowe działki będą powstawać, bo to jest druga taka jakby część, to tylko pole takiego rolnika dzieli dwie pary, tak jakby działek. Należy wszystko pod jeden zarząd. Zarząd jest na tej większej części, tam gdzie ja akurat posiadam działkę. To jest taki mniejszy odłam. Też się trochę już powiększa. I dobrze, coraz więcej, żeby powstawało takich miejsc, gdzie można nie tylko służących do imprezowania, do grillowania, tylko właśnie do tego, żeby mieć jakiś swój kącik, posiać sobie jakieś warzywa, czy przyprawy, czy pozbierać jabłek, czy porzeczek, czy byle czego, po co wydawać pieniądze w sklepie, jak można po prostu, tak jak to już opowiadałem we wcześniejszych moich filmach, można po prostu pobrać nasiona z pomidora czy z ogórka,
cebuli, skrzynki możemy sklecić z desek po paletach. Także dla chcącego nic trudnego. Tak jak mówiłem, można uprawiać na balkonie warzywa, pomidory. W filmach Adolfa Kurlińskiego były uprawione ziemniaki w workach, które też można trzymać na balkonie. Zresztą świętej pamięci Adolf Kudliński, preppers świętokrzyski. Także po co wydawać, jak można po prostu samemu poczytać. Jest zima, zamiast oglądać jakieś głupie rzeczy, po prostu podszkolić się trochę w temacie uprawy roślin. Stare książki, kopalnia wiedzy na temat uprawy roślin, ta książka działka Moje Hobby, gdzie jest z roku bodajże 60, którego jest dużo, dużo rzeczy. Wiadomo, nie ma pięknych zdjęć, które mamy w teraźniejszych książkach, ale jest kopalnia wiedzy, bo nie było wtedy internetu. Wszystko trzeba było się dowiedzieć z książek. A dojście mam właśnie takie na skróty przez kawę glasy. Także na razie i pozdrawiam. Cześć.